Kto znosi trud i niebezpieczeństwa, dokona wielkich czynów. Cudownie jest żyć z odwagą i umrzeć, ukrywszy się sławą. W rolach głównych Aleksander Wielki, w pozostałych rolach i reżyseria. Jest rok 356 przed Chrystusem w wyczerpanej, rozdartej, skrwawionej Grecji. Demostenes wzywa do wojny. Aeschines wkłada mi słowa w usta. Wkładam ci w usta prawdę, inaczej by z nich nie wyszła. Publiczność dobrze się sprawia. Za pieniądze Filipa. Użyłem słowa broń. Idzie o słowo krew, któregoś nie użył. Użyję go, jeśli trzeba. Krew. Krew Ateńczyków? A któż ma ocalić Ateny? Ateny, nie Olimp. Jeśli Olimp padnie, co zatrzyma barbarzyńców? Pokój. Czy nadal są wśród was szaleńcy? Którzy chcą żyć? Tak, jestem szaleńcem. Którzy sądzą, że możemy sami decydować o wojnie lub pokoju? Ty będziesz walczył, czy my? Przemawia przez was miłość ojczyzny, czy złoto Filipa? Toczymy wojnę, odkąd Filip zniszczył pierwsze greckie miasto. Po upadku każdego z nich ogłaszał pokój. A my nie protestowaliśmy przeciwko jego barbarzyństwu. Czy nie widzicie, jaki ma plan? Zamierza podbić miasto po mieście, państwo po państwie. Przekupstwem, zdradą i siłą. Z Macedonii wiadomość dla króla. Filipie? Filip, wake up. Obudź się, przybył posłaniec. Miałem sen. Dziwny i niepokojący. Posłaniec? Jakie są wieści, dobre czy złe? Masz syna. Syna? Urodził się 3 tygodnie temu. Mam syna. Aleksander, tak nazwała go królowa. A królowa? Pozdrawia cię. Pozdrawia? Raduj się, Filipie. Olimpia, z twojej żonie urodził się Bóg. Bóg? To słowa królowej. Jaka matka w Grecji nie chce urodzić Boga? Thank you.
Witaj, Filipie, zdobywco. Witaj, Egipcjaninie. Chcę zobaczyć syna.